Obejrzyjmy sobie, widzowie, tak. Materiał o Pele, o upadku i jestem sam ciekaw, co tam pan Klepsydra wykombinował, nie? Dobra. Liga sportowa miała być tą ligą, która rozwinie polski e-sport do maksimum. No. Sprawi, że będzie on bardziej profesjonalny, stworzy drużyny, które w Europie będą miały szansę walczyć z najlepszymi i No. trzeba przyznać, że ta liga miała ku temu wszelkie narzędzia. W końcu, kiedy twarzą projektu jest Marcin Dywan na turniejach LAN-owych innych polskich celebrytów oraz oczywiście najlepszych polskich komentatorów, żeby skomentować to wydarzenie, to robi to wrażenie. Jak sama Polska Liga E-Sportowa o sobie mówi, są czołowym organizatorem rozgrywek e-sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. PLE ściśle współpracuje z największymi producentami gier, takimi jak Riot Games oraz czołowymi podmiotami sportowymi jak Polski Związek Żeglarski. Podobny, potrzebne sportu jak Polski Związek Żeglarski, to jest sportu, no su super współpraca. Fortuna Pierwsza Liga oraz PKN Orlen. PLE... No chyba, że Jarek będzie na tym rowerem wodnym napierdalał gdzieś, nie? No to wtedy by było spoko. Tworzy turnieje dla graczy na każdym stopniu zaawansowania, jest operatorem rozgrywek Valorant w 23 krajach Europy. Ogólnie Gortat też wszedł, nie? Do tego PLE. Gortat wszedł do tego PLE i myślał, że wiesz, ja wiem, że lubi gry. Ja z nim rozmawiałem też na kilku eventach. On bardzo lubi CS-a, w ogóle lubi grać. To jest koda, tak? W różne gierki, strzelanki. Bardzo lubi i zajarał się tym e-sportem, ale kto się wpierdolił w te PLE, to on chyba sam nie wiedział, nie? On chciał zrobić polskie ligę sportowej, coś na miano NBA, ale no, gdzie NBA, gdzie te? No chciał kolejki, pamiętam, plany fajne chciał, nie? Kolejki lanowe. Na początku to jakoś, to było tak chujowe. Jezu, co tydzień jeździć na jeden mecz czy dwa. No gdzie w e-sporcie takie coś, nie? Widzowie, no to jest w ogóle tragedia. I organizatorem PGE Dywizji Mistrzowskiej, czyli zmagań najlepszych polskich drużyn w CSGO. PLE jest dziś liderem branży, tworzy rozgrywki, edukuje graczy, szkoli nowych specjalistów, ale przede wszystkim zapewnia rozrywkę. Dzięki temu wyniki oglądalności utrzymują się na wysokim poziomie. No na wysokim poziomie to mnie A powiedział. baza fanów systematycznie rośnie. W 2022 roku PLE zrealizowała 172 dni transmisyjne, wyprodukowała 277 wideo i współpracowała z 28 klientami. To cytat z ich strony internetowej. To liczby, które jednocześnie z pewnością mają robić wrażenie. Ale co się za nimi kryje? I... Ty, a, to czyli to PLE daje takie liczby. No to chyba, to nie wiem, tam siedzi świstak i tam próbuje coś Pobłądzimy. W polskim ogarnąć. e-sportowym internecie możemy znaleźć takie wpisy jak te. Polska Liga Sportowa. Problem finansowy, nie wiadomo kiedy odbędzie się drugi split. Miał wystawać 6 maja. A właśnie, ty. Bo pierwszy split był chyba, nie? Ja już nie pamiętam. Był pierwszy split? A no był, przecież ja tam grałem też dwa mecze. PGE prawda odchodzi z e-sport, a więc PLS się głównego sponsora. No właśnie, no nie ma drugiego splitu. Takie jak te. Nie gram teraz Shelly, siema. Patryk Stec. No też Patryk Stec tam wszedł, ale też było widać, ja znam Patryka Steca, bardzo w porządku osoba. Było widać, że coś jest nie tak, nie? Człowiek chciał się dowiedzieć coś od Steca, on też nic nie wiedział, nie? Wiesz, ale to nie jest to tak, że on wiedział to, co musi, tak? Tak jakby to wyglądało. Nie chciało mu, jakby Pele, powiedzieć więcej rzeczy, są jakieś problemy, dużo ludzi się go pytało właśnie o nagrody, no to co on miał odpowiadać? No cały czas, że za tydzień będą, jutro, 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 hajsu nie ma do dzisiaj, nie? Przecież te drużyny nie dostały. Nawet i sam mu napisał ostatnio, kiedy on tego tweeta dał, że mu Pele wisi hajs nagród tam z tej plaży, co tam wygrali. I to jest chore, no i też nie rozumiem takich opóźnień, nie? Z takimi sponsorami jak Pele ma? Dla mnie ogólnie to, no jak chuj tam kurwa hajs idzie do szefów i do wszystkiego, bo to jest niemożliwe mieć taki sponsor i nie mieć hajsu na nagrodę albo na coś, no jak robisz takie turnieje. Oraz takie jak te. No właśnie, no dzień dobry i samo, dzień dobry, od sierpnia wyście mi 40k złotych za wygranie Super Cupa, które musiałem zapłacić drużynie z własnych środków. Właśnie, no i samo jest akurat osobą, która zapłaci ze swoich, a później poczeka, bo znam Szymona, bardzo uczciwa osoba, a moim przyjacielem wyście od kilku miesięcy 130k złotych za kampanie marketingowe. I zobaczcie, jakie są opóźnienia. To w ogóle powinno iść na odwrót, czyli szefowie nie dostają hajsu, tylko pierw idzie hajs, czyli za darmo robią. No, co długi, czyli szefku, mam wyjebane, nie dostajesz hajsu, czy tam ci pracownicy tam robią te pele, idą, idzie hajs, pierw na nagrody dla tych, co wiszą, tak? No, ale no tak nie jest, nie? A ja też później jeszcze coś powiem ciekawego. Ja wiem, że niektórzy z Was mogą powiedzieć, I ta osoba może się na mnie obrazić, ale ja to tak to widzę, nie? że jeśli pojawiły się trzy posty na krzyż, to wcale o niczym nie znaczy i wcale tak nie musi być, aczkolwiek tych postów jest po prostu więcej.
Oto post właściciela Thunder Flash, czyli polskie. No w Thunder Flash też im wiszą hajs, nie? Zobaczcie, bo oni wygrali PL całe chyba w grudniu, nie? Tamte, co były te splity w 2023, wygrali całe PL i oni hajsu nie dostali, rozumiecie? I typy już przestały odpowiadać, jak taka liga jak PL przestaje odpowiadać, a oni sobie dają posty, że podpisali teraz umowę z Hummelem, że świetnie, zapowiadają następne ligi, Riotu, jakieś tam Fifek, nie? Tak myślą, że się rozejdzie po kościach, czy co? A tu nie, nie, ja to będę przypominał ostro. Tu będziemy przypominali na każdym kroku. Będę pytał specjalnie na Twitterze, czy już hajs dali. I będę oznaczał osoby, nie? ...organizacji e-sportowej, który jednocześnie mówi, że nie dostał on żadnych płatności właśnie od PLE. No. Ja w ramach przygotowań do tego materiału przeprowadziłem wywiady zarówno z komentatorami Valoranta, jak i komentatorami CS-a. Zaznajomiłem się z jedną, jak i z drugą stroną oraz przede wszystkim zadałem niewygodne pytania stronie, która w tym przypadku, według mnie, nie jest pokrzywdzona, czyli polskiej lidze e-sportowej. W tym odcinku przedstawimy sobie historię PLE pokrótce oraz przede wszystkim przedstawimy, dlaczego to, co obecnie się z nimi dzieje, jest po prostu upadkiem. Byłem na eventach PLE. Pierwszy LAN PLE robiło Fantazy. Pierwsze kilka LAN robiło Fantazy Expo. To jeszcze Kamil Górecki robił. Ekipa ta, co od, można powiedzieć od Piotka, tak? Od Izaka ekipa robiła. Jeszcze te PLE komentował właśnie Izak z Izim, Patrykiem Dzięciołem, którego pozdrawiam też. Co dawno się nie słyszeliśmy tak naprawdę. Można było kiedyś zagrać jeszcze z Patryczkiem. Więc oni komentowali i Fantazy Expo to jest agencja Izaka po prostu. On ma tam, współpracuje z nimi i naprawdę fajnie to wyglądało. Pierwszy LAN na PGA, fajnie zorganizowany, wszystko dopięte na ostatni guzik. Były dwa teamy tam, bo to przez neta były kwalifikacje, tam trzeba się dostać, ale bardzo fajnie PGA. Później też 2018-19 rok chyba też jeszcze przez Fantazy to było robione, albo nie, już nie pamiętam, czy to było przez Fantazy. W 2016 to był LAN, przepraszam, to 2016-17-18 chyba był robiony przez Fantazy, a później już to przejął kto inny, nie? ...polskiego e-sportu. Zapraszam. Gdyż nie każdy z was musi to wiedzieć, ale PLE wystartowało już w 2017 roku. 17 marca 2017 roku pojawił się 16, materiał zapowiadający ich rozgrywki w CSGO oraz LoL'a na łącznie... I słuchajcie, bo to kiedyś się inaczej nazywało, to było Fantazy Expo, po prostu się to nazywało, coś takiego, dlatego w 2016 to było. Albo Fantazy Expo? Tak, Fantazy Expo, później się to przekształciło w PLE, okej. Okay. Tak było. 16 drużyn w puli nagród wynoszącej aż 240 tysięcy złotych. To, co robiło jeszcze większe wrażenie, to fakt, jakich partnerów udało im się pozyskać. Twitch, Play, LG, ROG oraz Sprite. To naprawdę poważne marki. No to są wszyscy sponsorzy tak naprawdę, co Izak z nim współpracował, nie? Bo to właśnie wtedy jeszcze Fantazy Expo tym zarządzało i są wszyscy sponsorzy, którzy sponsorowali Izaka, przeszli właśnie do PLE, tak? Więc no to akurat zrozumiałe. No hajs był, można było wypłacać nagrody, no. Jak na swój pierwszy duży turniej, więc wiadome było, to że to duży hajs był, 240k. Sam sezon pierwszy odbył się w 2017 roku i od tamtej pory PL się nie zatrzymywało. Polska scena CS-a odżyła, była napędzana przez właśnie te rozgrywki, gdzie w sezonie drugim pula nagród wynosiła ponad 250 tysięcy złotych, a kiedy w 2020 roku Marcin Gortat zainwestował w to przedsięwzięcie, to logicznym było, że PL... Ma... Tak, no byłem na ekranie tutaj gdzieś. Czekajcie, gdzie ja tu byłem? Tak, byłem na ekranie. Złotych, a ta, kiedy w 2020 roku... I zobaczcie, 2 kilo od razu, widzicie? 2 kilo, łatwo, drabinę człowiek wychodzi. Marcin Gortat zainwestował w to przedsięwzięcie, to logicznym było, że PLE ma tutaj zostać na dłużej. Jak możemy przeczytać w wywiadzie udzielonym dla Red Bulla, z wiedzą i doświadczeniem i możliwościami PLE oraz z moim nazwiskiem i doświadczeniem jest szansa wejść również na rynek europejski, może na amerykański. W świecie NBA jest wielu graczy, którzy inwestują w e-sport. Nie no, dla mnie to Gortat, lubię go, ale no popłynął. Jak można porównywać świat na rynek amerykański, PLE, świat NBA, to są tak inne realia, że to jest szok, nie? Gościu nawet nie spodziewał się, że takie coś będzie. Powiedział zawodnik. I to wszystko brzmiało naprawdę obiecująco, lecz same plany spędzły na niczym. Mimo że PLE rzeczywiście brało udział w tworzeniu turniejów na polskiej scenie, to coraz częściej w kuluarach mówiło się o problemach z ich wypłacalnością. Graty ciężko było szukać jakichkolwiek wyjaśnień. Tygodnia na tydzień był coraz gorszy już rok temu, kiedy nawet Bartosz Hyperwolny wypowiedział się na temat organizowanego... Ja się wypowiedziałem. ...przez nich turnieju charytatywnego w ten sposób. PLE nawet turnieju charytatywnego... Właśnie, słuchajcie... ...nie potrafi dobrze zorganizować. Dno i 5 metrów mułu. W sumie cały czas jest to samo od bardzo dawna. I słuchajcie, zagrałem w turnieju charytatywnym, nie? W którym? W którym? To były takie jaja, że... Dwie mapy,
Dwie mapy trwały 6 godzin! 6 godzin prawie! Dwie mapy tyle trwały, rozumiecie? Przecież to była taka tragedia. Typy nie potrafiły resów dać, przewrócić rundy. Robicie turniej charytatywny, nie? Spoko. Serwer trzeba ustawić. No to BO1 są dla fanu, nie? Typy nie potrafiły resów dać. Były lagi na serwerach, DDoSy jakieś. Później nie potrafili rund przywrócić i musieliśmy się zabijać. Rozumiecie? Na respie. Musieliśmy kile wpisywać, takie jaja. Potem ktoś nie wpisał, źle wpisał, dużo hajsu dostał. Później słuchajcie, najlepsze, bomby nie mieliśmy. Takie jaja, nie mieliśmy bomby przez kilka rund, nie? Nie mogli ustawić, gdzie bomba, jaka komenda jest, żeby bombę było widać, żeby tero miało. Przecież nie można było podkładać bomby. Ja mówię, co to za konfig jest? Co za problem wygrać konfig Eslat, nie? Wiecie, o co chodzi. Oni powiedzieli, że tam mają swój konfig. Potem serwer zmienialiśmy na inny. Inny gramy 4 rundy, wypierdala serwer, stary. Nie można przewrócić, gramy od początku. Potem streamy nie, serio, wiecie. Rozumiem jeszcze ligę, ale turniej charytatywny, wiecie, w którym zbieracie pieniądze właśnie dla potrzebujących, takie tarłe. Potem słuchajcie, dwie osoby nie mogły wejść na serwer, to pytają czy po godzinie pytają czy 4x4 zagramy. Ja mówię, co tu się dzieje, no. Były takie jaja, no i cały czas to szło w dół, no nie dało się nie napisać nic o tym przecież, nie? Widząc tego typu komentarze, aż człowiek się zastanawiał, jak wygląda kwestia z wypłacalnością wobec innych osób oraz jak wygląda kwestia organizacyjna. A kwestia wygląda w ten sposób, że to, co zobaczycie teraz, to wywiad z jednym z komentatorów. Aby nie narażać tej osoby na żadne konsekwencje prawne czy złamane NDA, zdecydowaliśmy się przeprowadzić ten wywiad w formie tekstowej, który ja dla was przeczytam. Nie nagrywaliśmy tej rozmowy, ponieważ gdyby ktoś chciał, to mógłby nawet na podstawie tylko i wyłącznie stylu mowy wyciągnąć wnioski, a jak dobrze wiecie, widzowie bądź nie, złamany non-disclosure agreement potrafi srogo kosztować. Ogólnie to też jest chore, nie? Słuchajcie, teraz jakiś komentator, kto tam współpracował, to mówi, że lipa, tak? No to kto tam współpracował? Kubik, Hermes, nie wiem kto tam, Kubik i Hermes, Morgan chyba też tam był, chyba ostatnio, czy nie był? Kubik, Hermes na pewno, to szeregowy, no to no musi jedna z tych osób to powiedzieć, nie? Musi to jedna z tych osób. Ja też nie rozumiem podpisywania umowy, słuchajcie, to jest też chore. Podpisujesz umowę, co to jest w ogóle NDA, w ogóle co to za pojebana rzecz jest, że nie możesz nic też powiedzieć, jeśli serio będą cię okradali i w ogóle nie możesz nic mówić. Co to jest, że nie możesz źle mówić o danym evencie? Przecież to jest chore. Nie wiem, serio. Z jednej strony cały czas publikują oni jedno, drugie, potem trzecie oświadczenie, lecz z drugiej strony przede wszystkim to kompletnie nie wygląda dobrze. Z dnia na dzień tracą na reputacji, z dnia na dzień tracą na przede wszystkim byciu jakokolwiek rzetelnym i dochodzi do sytuacji, w której nie wiadomo w ogóle, czy kolejny split z PL się odbędzie. Jak sami mówią, jest to tylko tymczasowe, ale jak rzeczywiście to wygląda? Przekonajmy się. Nie no, te eventy były naprawdę fajne ogólnie, nie? Te wcześniejsze, te kameralne takie PL były naprawdę fajne, nie? To wyglądało naprawdę ekstra. Jak długo współpracujesz z PL? Z Polską Ligą Esportową współpracuję od 2022 roku, ale nie chciałbym tutaj się rozpisywać za bardzo. 2022 rok. Kto to mógłby być? No, ale dobra. W porządku. W takim razie przejdę do sedna. Czy zawsze były opóźnienia w wypłatach, czy był pewien okres, w którym one się po prostu zaczęły? Jakiś powód? Mhm. Opóźnienia zawsze były. Lecz tylko 2-3 razy mieliśmy okazję dostać wypłatę bezpośrednio w ciągu 2-3 dni od podpisania umowy. Ile obecnie wynosi zadłużenie PL wobec ciebie? Obecnie PL wisi mi około 2-3 tysiące za 2-3 miesiące. I wiem, że niektórzy z was teraz widzowie pomyślą sobie, że jest to stosunkowo niewiele. No jest niewiele, no ale to nie tylko im mówisz, o tak? Ja ogólnie też mam kumpla, tak? Petero, który wygrał w PL, była ta liga profesjonalna i liga mistrzowska, tak? Że z tej profesjonalnej mogłeś dostać się... Ja peklo wiem o tym NDA, wiem o co chodzi, nie? No ale też nie powinno być takiego czegoś, że podpisujesz NDA na takie rzeczy, których nie możesz publikować, wiesz, nie powinno być takiego czegoś, że podpisujesz NDA na rzeczy, które na przykład nie możesz mówić o premierach jakichś lig, jakich różnych rzeczach, wiecie, które nie mogą wypłynąć, ale stary, jeśli ktoś się spóźnia z hajsem, że nie tak miała wyglądać twoja umowa, robisz coś, rzeczy, które nie powinieneś móc robić, a musisz robić i nie możesz nic złego powiedzieć przez tam jakiś czas, no to jest chore, to jest w ogóle pojebane, nie?
Tylko, że my mówimy o jednym komentatorze. No O jednym jednostce. komentatorze, Tych tak, komentatorów no. jest o wiele. Ja też właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, znam Petero. Wy też go pewnie znacie, niektórzy. No to on wygrał ligę profesjonalną, tak, nie mistrzowską, żeby dostać się do mistrzowskiej. I rozumiecie, oni tam wygrali z 2K złotych za pierwsze miejsce albo drugie zajęli? No, no coś takiego, wygrał z 2K złotych i rozumiecie, że oni im, nie wiem, o rok się o to prosił? Co chwilę mówili mu jutro, jutro, za tydzień, pojutrze i cały czas, a raz nie odpowiadali przez 2 tygodnie, no ale no, jaka liga profesjonalna tak robi, że mu 2 koła nie mogą wypłacić, no. No co to jest, no, to nie jest mały pieniądz, ale dla takiej ligi? Wiele więcej, tak samo zresztą jak i drużyn i zadłużeń. Za chwilę do tego przejdziemy, gdyż cała reszta zadłużeń wynosi około, według plotek w tym przypadku, 300 tysięcy złotych. O, no 300 koła złotych. Ja jestem ciekaw ogólnie, jestem ciekaw, jak to jest możliwe, nie? Ale pogadamy o tym, nie, no zaraz pogadamy o tym. Oprócz tego dostałem również kopię e-maili, które komentatorzy PLE otrzymywali od swoich pracodawców i patrząc na to, że obecnie mamy czerwiec, wygląda to dosyć śmiesznie. Dzień dobry. Informujemy, że zobowiązania wobec państwa zostaną uregulowane do dnia 31 stycznia 2024 rok. Jest to spowodowane głównie przez grudniowo-styczniowy okres urlopowy, a co za tym idzie regulowanie płatności ze strony naszych klientów z nieplanowanym wcześniej opóźnieniem. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Wrócę do państwa z komunikatem potwierdzającym termin płatności w dniach 25-26 stycznia. I słuchajcie, to też takie gadanie, Jezu, taka tania gadka, mówić, że okres urlopowy, wszyscy na urlopie są, nie? To ja tyle razy z takim czymś się spotkałem, ktoś mi hajsu nie chciał wypłacić, to mówi właśnie, że jestem na urlopie. Na Allegro też, jak ktoś nie chce czegoś wysłać, napisane, że na urlopie to jestem. Tej daty i tak nie jest uregulowane. Lecimy dalej. Na wezwanie przedsądowe, które PLE dostało od jednego z komentatorów za brak zapłaty od wielu, wielu miesięcy, zdecydowali się oni odpowiedzieć w ten sposób. Szanowni, w związku z bieżącą sytuacją Polskiej Ligi Esportowej SA poniżej przesyłam link do oficjalnego oświadczenia, w którym znajdziecie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opóźnień w finalizacji procesu inwestycyjnego. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. Mateusz Terka, Head of Finance. Wezwanie przedsądowe od jednego z waszych pracowników i odpowiadacie statementem. No pewnie zastanawiacie się, co się znajduje w tym statemencie. Już wam tłumaczę. W oświadczeniu PLE tłumaczy, że proces inwestycyjny trwa dłużej niż zakładano. Ale to też jest chore. Gościu daje wezwanie do sądu, a tym statementem odpowiada. Jakiś macie ten proces inwestycyjny, że z innymi markami ktoś wykupuje te PLE, podpisuje. Naprawdę mnie to obchodzi. Jak widzisz przez rok komuś hajs, no to ktoś jest nie tak, nie? Przez cały rok. To nie jest normalne. Słuchajcie, teraz mnie uważnie. Jedną rzecz, tak? Jedną rzecz. Robisz turniej, tak? Robisz turnieje. Masz budżet jakiś. Masz budżet, który musi się spiąć. Musi się spiąć, no i robisz dodatkowo z 30% więcej, liczysz, że może coś być nie tak. Patrzysz wypłaty dla siebie, znając Polskę, no to dla wypłaty dla szefów, tam dla ludzi, co tam pracują, no to pewnie biorą tego budżetu 60% i resztę, albo 70% i resztę na e-sport, albo nawet 80%, znając życie, że szef zarabia z 50 koła miesięcznie, żeby dla siebie wziąć. Ale ja też nie rozumiem, masz budżet, no to robisz tak, żeby to starczyło, nie? A mi się wydaje, że PLE zrobiło tak, że zrobili pierw nagrody, a później szukali sponsorów na budżet, nie? Bo to też tak może być przecież, nie? I wydaje mi się, że taka sytuacja tam była, no wiele firm w ogóle tak w e-sporcie działa, no. Pierw oferują, a później szukają sponsorów. Organizacje też tak robiły. Bardzo dużo rzeczy i później tego hajsu nie ma i czasami tak, że w ogóle go nie dostaniesz. Sądowo co, no to będzie sprawa się toczyła latami, kto dostaniesz, PLE ogłosi, tam już jej nie będzie, tej ligi, no to kto im da? No nikt nie da, nie? Przecież był tak duży budżet, podobno 2022-2023 był tak duży budżet to PLE. Nie rozumiem też zmniejszyć nagród, w ogóle mniejsze te nagrody dać, tylko żeby były, nikt by nie narzekał, jakby na przykład z 250k czy tam z 400k dali na przykład 150k nagrody. Nikt by nie narzekał i tak, bo PLE jest jedyną ligą w Polsce, co dlatego wtedy sobie teraz można powiedzieć jest monopolist. Jest teraz monopolistą w Polsce, nie ma właśnie mistrzostw Polski od ESL i oni robią co chcą. Nie ma innej ligi tak naprawdę, jest Armii, tak? No ale Armii, no to tam to jest liga
której no nie ma dużych pieniędzy, nie oszukujmy się, no ale tam przynajmniej płacą na czas. Tutaj jeszcze nie ma tragedia. Tu lepiej dostać na przykład 3 koła złotych niż 0, nie? No chyba lepiej dostać. Przez co mają oni opóźnienia w wypłatach? Jak sami mówią, finalizacja procesu inwestorskiego, której ostateczny termin realizacji wyznaczyliśmy na czerwiec, otworzy przed nami nowe ścieżki rozwoju. To drzwi do międzynarodowych projektów i współprac, a także możliwości rozwoju e-sportu w Polsce na niespotykaną do tej pory skalę. O ile wiem, to przecież oni też mówili, że mieli tą umowę podpisać wcześniej, ale się przedłuża w ogóle ta umowa. Jak było Fantazy Expo tym zarządzało całe, to każdy turniej były pieniądze bardzo szybko wypłacane, nie trzeba było czekać. Później te Fantazy Expo sprzedało chyba większość udziałów, już tam nie współpracowali aż tak, jakoś to tak wyglądało. Wielu lat zarządza tam, jest prezesem pan Destru, to kiedyś zawodnik CS-a był, no i moim zdaniem, no jego szefostwo jest tragiczne. No ta liga tak się stoczyła, to szok, no. I to nie jest ten, no zmieniło się szefostwo i to się rozjebało, nie? No to musi być jakiś punkt odniesienia do rozpierdolenia ligi, no. Takie jak Pele. Tylu sponsorów mieli, PGE przecież mieli. Jeszcze to był sponsor tytularny, tak? Który, no jak masz sponsora tytularnego, no to, czyli on tak naprawdę współfinansuje też ligę, nie? No Destru tam był prezesem cały czas, nie wiem czy w tym momencie jest, ale był, tak? Tam szefem właśnie tej ligi, nie wiem czy całościowym prezesem, ale odpowiadał za Pele, tak? Odpowiadał, no. Naszym celem zawsze było budowanie czegoś wyjątkowego w świecie e-sportu i mimo obecnej sytuacji nadal dążymy do realizacji naszej misji. I wszystko w porządku, no, misję, tylko kurwa, czy na można pewno mieć, odpowiadanie ale chyba na wyzwanie przedsądowe od jednego z nie pracowników jej w ten sposób i tego typu statementem jest w porządku? Czy naprawdę straciliśmy jakikolwiek szacunek do pracownika w tym przypadku? W końcu kiedyś praca w e-sporcie była dla wielu marzeniem. Była dosłownie spełnieniem marzeń. Teraz ludzie myśląc o pracy w e-sporcie, myślą o PLM między innymi i zastanawiają się, czy będzie warto oraz czy będą dostawać wypłaty, bo przede wszystkim no słyszą mnóstwo opowieści, które okazują się być prawdziwe na temat tego, że wypłaty nie są dostarczane. Że No właśnie, o to chodzi. Słuchajcie, jesteś masz miks. Dajmy na to, daję wam przykład. Masz miks, masz też może niektóre chłopacy mają niektórzy organizacje, która nie ma dużych zarobków, a na przykład wygrywają Pele, tak jak Thunder Flash. Chcą być profesjonalnymi zawodnikami i oni żyją z nagród sobie, co wygrają w Pele, na przykład 50 koła czy 100 koła wygrają, nie? No oni chcą żyć z tego, chcą może w przyszłości dostać jakąś spoko ofertę, ale no chcą się pokazać, chcą dążyć do celu i liczą na te nagrody, tak? Żeby przeżyć. No liczą, no mają swoje marzenie. Pele mówią, a za rok dostaniecie hajs. No to wiecie, no to jest strasznie chora rzecz. Nie wiem, jak tak można potraktować człowieka, nie? Ja ogólnie chciałbym stworzyć ligę po prostu w Polsce, ligę. Może kiedyś to się wydarzy, zobaczymy. Może w następnym roku coś się pomyśli. Chciałbym zrobić ligę, nawet z mniejszymi nagrodami, ale byłby mój komentarz. Jakby grał, by był nawet, wydaje mi się, też jakieś, może znalazłby się sponsor na 30k, tak, w puli, wydaje mi się, że to by było i tak bardzo dużo, 20-30k, i tak by ludzie zagrali tą ligę, dlatego no trzeba po prostu chyba coś z tym zrobić, bo to nie może być tak, że Polska Liga Sportowa, która ma być prekursorem do stworzenia najlepszego e-sportu w Polsce, no ona go cofa, no przecież. Pele, mistrzostwa Polski, przepraszam, się zawinęły. No to teraz nie ma żadnego tego, nie ma z kim walczyć, no to mają też wyjebane też trochę, no pewnie. Zmniejszyli pulę od razu przecież, jak Pele się zawinęło, wszystko pozmniejszali, znaczy mistrzostwa Polski, przepraszam, ESL się zawinął, wszystko pozmniejszali. Wypłaty są opóźniane oraz, że przede wszystkim nie są to ludzie kompetentni, którzy przede wszystkim nie robią tego, co mówią, że zrobią. Ale jednak, żeby być pewnym, skontaktować się z PLE. Nie było łatwo, gdyż tak naprawdę byłem przerzucany z jednej osoby do drugiej, do trzeciej. Dobra, ja też wiem, o czym Klepsydra mówi. Słuchajcie, to też jest hit. W PLE było zawsze tak. Rozmawiałem z jedną osobą, ta osoba powiedziała, że się dowie. Po jednym, dwóch dniach odpowiadała ci, sorry, ale musisz pogadać z tym. Następna osoba mówi, ja nic nie wiedziałem. Trzecia osoba mówi, wiesz co? Ja rozumiem, że możesz mieć problemy z komunikacją, ale teraz ta osoba powinna jeszcze więcej wiedzieć. Żeby się coś dowiedzieć, to 10 dni czekałeś, przynajmniej tydzień, 10 dni, do 2 tygodni, gdzie osoba zostaje skierowana do osoby, która coś wie.
No to nie jest normalne przecież. Zobaczcie, jaka tam jest dezinformacja, tam jakby nikt z nikim nie współpracował. Jakby tam był taki rozpierdol, że chuj, no. To tak jakby to Amazon zatrudniał miliony ludzi, że nikt nic nie wie. Aż w końcu udało mi się skontaktować z jedną osobą, która zdecydowała się odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. To znaczy, zdecydowała się odpowiedzieć w tym przypadku to spory eufemizm, gdyż powiedział mi, że nie odpowie on na te pytania. Zresztą sami zobaczcie. Moje pytania brzmiały w ten sposób. W kularach... Jej kur, nie możesz powiedzieć, czemu Liga, wiecie, że przepraszają i w ogóle, no nie można, po prostu NDA, mówi się nie? O zadłużeniu, które sięga 300 tysięcy złotych. 170 z tych 300 tysięcy no. Jesteście rzekomo winni Isamu oraz jego znajomemu. Jak się odniesiecie do tych zarzutów? Czy wynagrodzenie komentatorów Valoranta jest otrzymywane przez nich na czas, bez żadnych opóźnień? Jeśli takie opóźnienia są, to ile one wynoszą? Czy Marcin Gortat jest dalej powiązany w jakikolwiek sposób z PL-em? Oraz czy zadłużenie wobec Thunder Flash zostało spłacone? Oprócz tego, ile łącznie sięgają Państwa długi wobec drużyny i komentatorów oraz do kiedy spróbują je Państwo spłacić? No pytania spłacić? Dobre, lecz pytania niestety dobre. Odpowiedź, jaką dostałem, to to, że są one objęte NDA. Ha, ej, że nawet do Gortata nie można się dowiedzieć, czy on współpracuje dalej z PL-em? No nie możesz się dowiedzieć, bo NDA jest. No co to za chore czasy są? Zaraz nic nie będziesz mógł powiedzieć. Przecież już teraz wolności słowa nie ma. Nie możesz za dużo rzeczy mówić, bo cię zamknął zaraz, no. Ktoś mówi z młodych teraz, jak wiele razy mówią, że jest wolność słowa. Nie ma żadnej wolności słowa już. No wystarczy napisać do Gortata i chyba będzie, tak trzeba będzie zrobić. Napisać po prostu do Gortata, nie? I tyle, bo to jest chore... No, ja to... Wiecie, chyba lepiej jest w ogóle odpowiedzieć, ty! Ja to nie rozumiem w ogóle tych firm, kto tam zarządza, kto jest od właśnie od tych sociali, tak? Sociali, kto jest od marketingów, to tych rzeczy. To chyba lepiej odpowiedzieć dobrze na te pytania, niż nic nie odpowiada. Jak milczysz, no to wiadomo przede wszystkim, że coś jest nie tak, no. Oczywiście cała konwersacja była o wiele dłuższa i szersza, lecz niestety to jest jedyna zgoda, jaką dostałem od osoby z PL. No tak, no PR, tak? No ale to widać, że gościu coś kręci. O, Polish Cadian akurat zatrzymałem. To jest gracz, zobaczcie, jak się cieszy, bo wygrał coś. Gratulujemy, panie Polish Cadian, gratulujemy. Niedługo Liquid może, kto wie. Ale aby móc się z tym z wami podzielić. Kiedy zapytałem się, czy jest możliwość opublikowania całej rozmowy, odpowiedź, jaką dostałem, brzmiała: daliśmy dwa oświadczenia, tam jest wszystko. No to no, w takim razie, no widzowie, najlepiej. Przejdźmy do tych oświadczeń. Czyli jest wszystko, nie ma nic. Dwa oświadczenia, jest wszystko. Czyli tak naprawdę daliśmy oświadczenia, nie ma nic o zadłużeniach ogólnie, jest gitara, robimy następną ligę, dajemy w puli jak Husar Cup, $1 000 000, ale czy dostaniecie? Chuj nie! Pewnie nie dostaniecie, ale pula jest, no to turniej można robić, nie? Znowu Kadia, no ej, zatrzymuje, zobaczcie, tak bezwarunkowo, pamięć mięśniowa chyba tutaj zadziałała na Poliszka i Diana. Świadczeń. Całość oświadczenia możecie sobie zatrzymać i przeczytać, ale ja chciałbym się skupić na ostatniej części. Finalizacja obecnego procesu inwestycyjnego pozwoli nam nie tylko na uregulowanie zaległości, ale również otworzy olbrzymie międzynarodowe perspektywy rozwoju dla ligi i graczy. Dlatego z tego miejsca chcę zaapelować do społeczności o wyrozumiałość, zaufanie i jeszcze chwilę cierpliwości. Cierpliwość, nie dostajesz rok hajsu, czy tam przez pół roku, czy tam ile i masz mieć cierpliwość, tak? Druga sprawa jest tak, jakie zaufanie masz do takiej ligi zrobić. Jeśli no, na czas czegoś nie masz, no to no, żadnego nie będziesz miał zaufania, nie? Kto jeden, drugi raz przecież. Ja bym chciał, żeby polska liga e-sportu naprawdę była spoko, żeby było co grać, żeby to spoko wyglądało, ale w polskiej lidze e-sportowej zawsze najgorsze było to, że słuchajcie, między połówkami miałeś przerwy 3 do 5 minut. Miałeś przerwy między mapami do pół godziny czasami, bo jakieś reklamy sponsorskie były, ale ile można grać na przykład mecz, jak tyle przerw jest, no, problemy z serwerami, problemy z konfigami, problemy z adminami, przywracaniem rund problemy. Ej, było tyle problemów w tej lidze, że jak możesz jej dać zaufanie? Grałeś ESL Mistrzostwa Polski. Miały mniejszą pulę od PLE zazwyczaj, bo mieli mniejszą pulę, ale miałeś przynajmniej przywrócenie rundy, 10 sekund, przywrócona runda, gramy. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Mecz ma się o tej godzinie zacząć, to ma się o tej godzinie zacząć, nie? Nie było takiego czegoś, że Mistrzostwa Polski się tam, oni spóźnili, czy komentatorzy, czy ktoś, nie było takiej rzeczy. A w PLE było czasami tak, że mecz się opóźniał, nie z swojej winy, tylko z ich winy, bo jak swoje się opóźnił, to za kary już cię straszyli, że będziesz płacił, bo opóźniasz mecz, a jak oni opóźniali 20 minut, to jest okej, nie? No to jest chore.
Oni nawet, no dzisiaj BO2 grasz w grupie, no, no w grupie grasz BO2, no to trzeba być totalnym, nienormalnym gościem, żeby BO2 jeszcze robić w grupie, a nie BO3 jak już chcą. Dajmy na to, jesteś dobrym zespołem i grasz w grupie 5 meczy i no jakoś na farcie ta mapa jedna urwie, tak? Ktoś tą jedną mapę i masz po jednym punkcie 5 meczy i odpadasz, nie? Nie masz BO3. No to jest chore, ile razy... Ile razy człowiek im mówi, nie róbcie tych BO2, zróbcie BO3, nie? Nie, no dalej po swojemu lecą i mają wyjebane przecież to, no. Naprawdę, to jest po prostu... Nie rozumiem tego systemu, naprawdę nie rozumiem, no. Albo na przykład, jak już chcieli, wiecie, robić, tak jak pamiętam, te kolejki lanowe, one były spoko. Bardzo fajna inicjatywa, te kolejki lanowe, żeby przyjeżdżać, ale to powinni zrobić takie coś, że jednego całego splita powinni na lanie zrobić i w ciągu dwóch... trzech dni rozgrać wszystkie mecze grupowe, no. Takie coś, a nie jedna drużyna przyjeżdża na jeden mecz, potem za tydzień następna, potem ty też jeszcze za dwa tygodnie czy trzy. Co to jest za system? Serio, ja by dali tam, nie wiem, mnie do, wiecie, do ogarnięcia grup, tego wszystkiego. Dajmy na to, Repo im dobre pomysły dawał. Szpero, tak, co był w tym Pele, ale go chyba też nie słuchali. Mocek jest w tym Pele, nie wiem, czy tam ktokolwiek go słucha. Nie wiem, czy po co on tam jest chyba. Chyba tylko, żeby być twarzą tego całego młynu, co tam się dzieje. Bo no przecież można tak fajnie tą ligę zrobić. Z tak fajnymi pomysłami, ale tam są ludzie, no, którzy psują całą tą ligę, no. No liczby mówią same za siebie, no 80 ludzi to mecz ogląda, no. 80 ludzi do 150 w porywach. No przecież to jest chore. No jak to się ma utrzymać? Po prostu tam ogólnie w PLE większość ludzi, może Destru się tam zna na e-sporcie, tak? Bo się zna pewnie. Bo grał, to wie o co chodzi. Ale większość ludzi, tylko tam jest od każdy od czego innego, nie? Tam są ludzie, którzy nie znają się na e-sporcie. Polska Liga E-sportowa, oni się znają na e-sporcie. Z strony mogę powiedzieć, że 23 lutego dostałem informację, a właściwie taki troszeczkę newsletter, który brzmiał dokładnie na temat tego, w jaki sposób będzie wyglądać przede wszystkim ta inwestycja w sektorze polskim. No. Całość. A druga sprawa, też tam było napisane, że chcą wylecieć na wody międzynarodowe, tak? Że europejskie. W Polsce się ogarnijcie tylko i później dopiero na Europę idźcie, nie? W Polsce nie potrafią dobrze ligi zrobić, oni na Europę chcą iść. Oświadczenia brzmi w ten sposób. Warszawa, 22 lutego 2024 rok, BNP Group inwestorem Polskiej Ligi E-sportowej. Polska Liga E-sportowa ma przyjemność poinformować, że BNP Group, której prezesem i założycielem jest, nie będę nawet próbować tego przeczytać, gdyż nie, wykupiła 100% udziałów w spółkach Polska Liga E-sportowa S.A. i PLE Tech SPZO, BNP Venture Capital LTD, Finance Group i ASI BNP Investment. Wzięli hajs od sponsorów. Nie wyszło. Tak samo jest z polskimi organizacjami. Identyczna sytuacja, nie? To jest w ogóle chore, nie? To czemu polski e-sport upadł? Czemu polskie organizacje poupadały? Bardzo mało inwestorów chce wejść w polski e-sport. To też będzie rozmowa na następnego streama. Bo chciałbym może z kimś poruszyć ten temat dłuższy. Może z Klepsydrą poruszę ten temat. Zobaczymy, ja z nim zagadam. Mógłbym się odnieść też do tego. Bo mam trochę informacji na ten temat, może z nim bym jakiś materiał zrobił. To też trzeba poruszyć ten temat, bo też polskie organizacje upadły dlatego, bo ludzie, którzy, większość ludzi chuja się znała na e-sporcie, na tym, na co stać polskich zawodników i na samym obiecywaniu, dlatego nikt nie chce wchodzić w polski e-sport, nie? Inwestor to przedsiębiorca, bank inwestycyjny, prawnik i filantrop, absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Utkal w Buchanesbarze, to gdzie również chodzi, uzyskał w 1990 roku tytuł MBA. Jeśli jesteście ciekawi całego newslettera, przeskroluję go dla was, więc możecie go sobie całego przeczytać od A do Z, ale tak naprawdę to było najważniejsze. Chodzi, kto to wykupuje tak naprawdę, nie? Ma hajs być. Jeśli masz podpisaną umowę z PLE, masz mieć zapłacone do tego i do tego dnia, no to ma być oni umowy podpisane. Naprawdę wisi mi to. Czy oni sprzedają akcje, czy nie sprzedają udziały? Ja chcę mieć hajs na czas. Kwestia z tym związana. Oczywiście w trakcie przygotowań do tego materiału postanowiłem również napisać do Isamu. Isam Isamu postanowił się wypowiedzieć. Znaczy, nie dziwisz się, że Isamu się wycofał ze sportu. Słuchaj, Isamu dużo błędów na początku e-sportu popełnił i ja z nim o tym rozmawiałem. On się nie znał na e-sporcie wtedy, nie?
I wiesz, dużo ludzi mu obiecywało tego, tamtego. I to słabo po prostu, no on się ufał tym ludziom, tak? On ufał, no bo i sam ufa ludziom po prostu, jest ufny. To było to samo, co z innymi właśnie sponsorami, co wykładasz hajs. Po prostu jak się nie jesteś w e-sporcie, nie siedzisz, nie znasz się, to po prostu nie ma co inwestować. I jeśli szukasz sponsora i on się nie zna na e-sporcie, obiecujesz mu co to będzie i w ogóle, no to prawdopodobnie będzie chujnia, jak mu tak obiecuje. Bo zazwyczaj tak jest. Sponsorów na to się nabrało, nie? Na te obiecania i dlatego teraz nikt nie chce wchodzić w polski e-sport, nie? Ale to później powiem. Teraz Powiedzieć oglądamy na dalej. temat swoich problemów, które miał z PLE, i Ale szczerze posłuchaj mój mówiąc, samo, że to miałem byłem do nie tyle co powiedzenia. zdziwiony, co wręcz zszokowany, kiedy usłyszałem szczegóły tego. W 2023 roku dywizja CS2 zespołu Pompa Team wygrała PLE. Nie, no jasne, ja nigdy nie było takiej sytuacji, żeby on kogoś oszukał, nawet mnie, jak się z nim rozstawałem. Wszystko na dopłacone, wszystko tak jak miało być, tu Szymonem to bardzo uczciwa osoba, jak coś. Jeśli chodzi o hajs, to jest w chuj uczciwy, tak? Wiadomo, że ze swojego hajsu płacił, okej, ale też miał sponsorów, to nie jest tak tylko, wiesz, tylko go, nawet jak ze swojego hajsu płacisz, no to też ludzie go mogą zrobić, czyli nawet swój hajs płacisz, oni chcą tyle i tyle hajsu, bo na przykład powiedzą ci, że będą wygrywali to, tamto, będą mistrzami świata, top 30 HLTV, top 20 za kilka tygodni, miesięcy, a tak nie jest, no wiesz o co chodzi, nie? Tu chodzi bardziej o to, nie? Jakbym miał hajs, czy bym zainwestował w polski e-sport? Jakbym miał hajs, bym zrobił organizację sobie, ale ja wiem po prostu jak ją robić. Na pewno bym nie zatrudniał ludzi, graczy, którzy wymagają dużo hajsu, bo wiem, że i tak to się nie zwróci. Oni nie będą dużo wygrywali, którzy chcą dużo hajsu. Bym po prostu robił akademię. Akademię ze dwa składy bym spróbował zrobić. One by grały, dostawaliby tam hajsu, tak, trochę. Młodych, ja w młodych bym inwestował, naprawdę. Tu trzeba inwestować w młodych, uczyć ich grać i to najbardziej odda. Potrzebujemy młodą krew. Jakieś właśnie, żeby takie szkółki powstały, żeby nauczyć młodych od razu, jak podchodzić do e-sportu, jak wszystko działa, wszystko od zera. Naprawdę, takie coś powinno być, nie? Bo jeśli tego nie będzie, to zobaczycie, w polskim e-sporcie, no nie będzie dalej żadnych zawodników, nie? No Asran, no powiedz mi, że e-sport się rozwinie, jeśli nie będzie takich rzeczy. No chuja się rozwinie, bo nie mamy młodych talentów, nic nie mamy, no. No ty to przespałeś swoje, no. Każdy myślał, że będziesz, no a to widzisz, wyszło jak wyszło, nie? Super Puchar, gdzie główną nagrodą było 10 tysięcy dla. No słuchajcie, no byłem ostatnio na lanie tym od Edu, nie? Byłem ostatnio na lanie od Edu, a ja wam powiem tak. Organizacja top! To było lepiej zorganizowane niż Pele! Miałeś 20k w puli, który hajs dostajesz! Dostajesz, nie ma tego, że nie dostajesz. Jeszcze inne nagrody, wycieczki jakieś, obozy e-sportowe, bardzo fajne nagrody. 20k za pierwsze miejsce było, dostajesz ten hajs, bo to już siódma edycja była, czy tam ósma. Od Edu, żadnych opóźnień, przywracanie rundy od razu! Bardzo fajna organizacja, zero przegłosów żadnych, jak człowiek komentował. Komputery dowiozły, wszystko było fajnie zrobione. Ekstra, naprawdę pod wrażeniem. Takich lanów mniejszych, z mniejszą pulą powinno być więcej teraz. Esport musi wrócić do korzeni. Naprawdę. Czyli te podwórkowe lany, nawet BOC lany, wy niektórzy pewnie nie znacie takich lanów, nie? Bring your own computer, tak? Czyli jedziesz na lan. Ze swoim kompem. Każdy ze swoim kompem jedzie na LAN. Były takie LANy, bardzo dużo było takich LANów, ale dzięki temu nagrody były większe, bo organizator LANa nie musiał wykładać hajsu na wypożyczenie kompów, a to nie jest tania rzecz, wam powiem teraz, nie? Więc takie coś też mogłoby wrócić. Ludzie by jeździli ze swoimi kompami na LANy. Naprawdę. LANy to są tak fajna rzecz, że nie wiem co. Chcę pograć, wiecie, te emocje. Tu nikt nie myśli. Dalej to jest nieskrobione, nie? Nikt nie chce LANów nagle robić, bo wypożyczenie kompów to jest naprawdę. Ja się nie spodziewałem, tyle hajsu to kosztuje, że szok, nie? Naprawdę. No Asra, no też, też mam takie zdanie. Za dużo osób przyszło do e-sportu się nakraść. Tak, tak było, nie? Boner, tak, e-sport się spierdolił, jak weszły gigantyczne pieniądze. Teraz każdy od razu chce ten hajs, a gierka się już nie liczy. Kiedyś to była pasja, ludzie kochali grę. Jasne, też z tym się zgodzę. Też z tym się zgodzę, teraz tylko typ, który ma 16 lat, 17, mówi, że on chce kwórkę na start, bez żadnych osiągnięć, ma wyjść. Co to jest w ogóle? Czwórka na start, no. Mimo, że minęło już trochę czasu, to nagroda do teraz nie została. Ktoś tam napisał, że najniższe jest 3,5. No jasne, no ale stary, masz 16-17 lat, chodzi do szkoły, zarabiasz, dajmy na to nawet tysiakach, no. No to i tak jest zajebiście, no jak ktoś mi powie, że chodząc do szkoły, zarabiasz tysiaka, mieszka z rodzicami, albo nawet 500, to jest bez osiągnięć, bez niczego, no. Ja bym tak kiedyś chciał.
Ale teraz nawet na to narzekają młodziaki, no. I jeszcze narzekania są przecież. Ale wiadomo, że jak będziesz więcej wygrywał, no to pewnie będzie więcej tego hajsu, nie? Łatwiej będzie ogarnąć rzeczy, nie? Od początku, słuchajcie, fajnie byłoby, jakby właśnie ludzie mieli tą pasję do gry. Teraz w ogóle nie ma pasji do gry. Serio, to jest taka tragedia. Ludzie tylko za tym pieniądzem w ogóle nie trenują. Ludzie myślą, że pograją premki, i to jest trening dla nich, no. Jeśli chcesz się rozwijać, no to robisz inne rzeczy, no nie? Grasz teamowo przede wszystkim. No, bez teamowego grania się nauczysz. Na przykład, dajmy na to, jesteś dobry na premce, tak? Dajmy na to, jesteś dobry na face-hitach, jesteś dobrym graczem, statystyki zajebiste robisz. Wezmą cię na testy, drużyna cię nie weźmie. Oni cię nie wezmą, bo zobaczą, że nie ogarniasz teamplayowo. Tu może strzelasz, ale drużynom nie chce się uczyć grać niektórym takim lepszym, tak? Nie chce się uczyć grać danego zawodnika, to nie akademia. Ale Kadiu teraz gra w drużynie, Kadiu też jest zawodnik, który grał teamowo, Hubi, wiesz o co chodzi, nie? No właśnie, tak, wprost można powiedzieć, że ludzie teraz chcą wszystko na teraz, a nie pokazać w ogóle swoimi umiejętnościami, co mogą osiągnąć, gdzie się dostać, żeby dojść do tego samemu, nie? Właśnie, o to chodzi. Zbudować swoją właśnie karierę, tak? Zbudować swojego skilla, pokazać to, tak? Treningiem ciężkim. To opłacone zgodnie z ustaleniami. Jednocześnie PLE ma także nieuregulowane zobowiązania finansowe, około 115 tysięcy, względem agencji, w której się znajduje, Storm Media. No. Od miesięcy wielokrotnie przekazywała fałszywe informacje o zbliżającym się terminie spłaty ich zadłużenia, jednak do dziś nie zostało to zrealizowane. I to co... I zobaczcie, to jest z tego roku... Z 21 maja wiadomość. To zobaczcie, ile czasu to się ciągnie. I ile, i właśnie tu i samo to potwierdza, tak jak wcześniej mówiłem, że dostaje ściemnione informacje, że dostanie hajs za tydzień, za dwa tygodnie, że już na wylocie jest. Teraz się takim czymś spotkałem, nie? To przede wszystkim mnie tutaj zszokowało to fakt, że ja również należę do Storm Media, a szczerze mówiąc, przygotując się do tego materiału, kompletnie nie wiedziałem, że to zadłużenie jest właśnie wobec ich. Sama kwota, czyli... To ja wam powiem, miałem taką sytuację, słuchajcie, miałem taką samą sytuację. No, Emrite, masz rację, Asran rozjebał polskie organizacje, bo tam gdzie był, to wszystkie upadły, kurwa. Ej, coś w tym jest! Asran! Co ty robiłeś? Byłeś IB? Upadło. W Ungetium byłeś? Upadło. Ago byłeś? Upadło. Stary, jesteś niemożliwy. Geniusz. Tam gdzie jest Thunderflash byłeś? Upadło, tak chyba? Czy oni grają? Chuj, nie, może grają, nie wiem już teraz, no. Klątwa Asrana, no, klątwa Asrana. Co ty zrobiłeś, człowieku, z polską sceną? No chyba nie bez powodu do decie wrzuciłem w rankingu, nie? ...tysięcy plus 10 tysięcy dolarów, które przy obecnym kursie dolara daje jakieś 40 tysięcy złotych, jest szczerze mówiąc samo w sobie okropne. To ponad 150 tysięcy złotych, które w tym momencie dalej jest niespłacone i dalej nie mamy jakiejkolwiek odpowiedzi, czy kiedy... Ej, ale w ogóle też ten reklama PLE jest tak chujowa. Ej, słuchajcie, dać jakimś streamerom, takim większym, wiecie, dajmy na to, nawet grającym w CS-a, czy tam Bandura, który jest rozpoznawalny, tak, gra w CS-a, Nexowi, dać jakiś tam hajs. Wydaje mi się, że oni nawet za jakieś tam pieniądze, nawet, dajmy na to, dali im po 10 koła, czy tam po 15, żeby mieć logo PLE, wspomnieć czasami, żeby zapisywać się, oglądać polską ligę sportową. Nikt w ogóle takich rzeczy nie pomyśli, o takich rzeczach, nie? Przecież oni, TPL robi imprezy jakieś, widzieliście tutaj, gdzie to jest, patrzcie. Czekaj, gdzie to było? Tu chyba, nie? Czekajcie. 15 tysięcy plus 10 tysięcy dolarów, które przy obecnym kursie dolara daje jakieś 40 tysięcy złotych. To było? O! Jest szczerze mówiąc okropne. To ponad 150... I na ściankach wszyscy. I tak to wiadomo, że przyczynił się bardzo do Piotrek, do rozwoju polskiego sportu, który się wharał, ale później też zobaczył, że wygląda tak, wygląda. O! ...złotych jest szczerze dalej mówiąc samo w sobie okropne. To ponad 150 tysięcy... Co to jest w ogóle? Wiecie, ja nie wiem, czy oni płacą za przyjście na PLE, bo mi się wydaje, że mogą im zapłacić. Co to w ogóle za imprezy są, no? ...złotych jest szczerze mówiąc samo w sobie okropne. To ponad 150 tysięcy... Ale wiecie, tu w ogóle... ...które w tym momencie dalej jest niespłacone i dalej nie mamy jakiejkolwiek odpowiedzi, czy kiedy... I mi się wydaje, że takim ludziom też trzeba zapłacić, nie? Też trzeba zapłacić, żeby się pokazali, bo mi też chcieli zapłacić, na przykład, żebym się gdzieś pokazał na tym, ale nigdzie nie będę szedł, wiecie. Te imprezy trzeba zorganizować, przecież, te afterparty, w ogóle też kora rzecz.
Pochuj organizować jakieś afterparty, Polanie! Koniec lana, ten hajt przeznaczy właśnie nagrody, też jakieś chore rzeczy. Przecież taki afterparty też kosztuje alkohole, wszystko, wiecie, organizowanie, wynajęcie sal tego wszystkiego. Kiedykolwiek będzie spłacone. A na jakiekolwiek pytania na temat tego, czy będzie to spłacone, czy nie, PLE broni się argumentem, że nie mogą na to odpowiedzieć, ponieważ jest to objęte NDA. Jak ja bym dostał taką odpowiedź od PLE, że to jest objęte NDA, wiesz co? Nie mogę ci powiedzieć, kiedy dostajesz hajs. No nie mogę. NDA mi zabrania. No nie mogę ci powiedzieć, kiedy dostajesz swoje pieniądze, naprawdę, no nie mogę. Ciężko mi odpowiedzieć teraz, jak słuchajcie, widzowie, nawet jak pożyczacie hajs od gościa, to powiedzcie, że no, wiesz, no, nie wiem, kiedy ci oddam, nie wiem, bo no nie mogę, NDA, nie? Wiecie, chłopacy, no biały tutaj człowiek z Premek teraz, no. Ja naprawdę rozumiem. Non-disclosure agreement jest ważną kwestią. Jednakże, jest również coś takiego jak przede wszystkim szacunek wobec ludzi. Nie no powinno jasne, dojść no. do tego później na pierwszym no. miejscu. Jeśli podliczymy sobie teraz zobowiązania, które ma PLE wobec ISAM-u, wobec Storm Media, wobec komentatorów, wobec organizacji, czyli między innymi w tym przypadku Thunder Flasha, łącznie same zobowiązania, rzekome zobowiązania, według tych plotek, wynoszą 300 tysięcy złotych. Jak można takie długi narobić z takimi sponsorami? Jak można takie długi narobić? To są geniusze! Geniusze w tym PLE są, naprawdę, sami geniusze! Sami eksperci, którzy zarządzają tym. Samo Thunder Flash, które również w tym przypadku czeka dalej na naprawdę sporo pieniędzy ze strony PLE, mówimy tutaj również o kilkudziesięciu tysiącach złotych, wydało oświadczenie w tej sprawie jakiś czas temu i brzmi ono w ten sposób. Oświadczenie. W związku z opóźnieniem płatności od PLE dla Thunder Flash za zwycięstwo w finałowym splicie PGE Dywizji Mistrzowskiej 2023, który wynika prawdopodobnie z braku kompetencji oraz umiejętności zarządzania budżetem, informujemy, że jako klub wkraczamy dobrze na drogę napisał. Prawną w celu dobrze uzyskania napisał. Należności. Niestety, zarząd jak dobrze widzicie, sytuacja sama w sobie wygląda na tragiczną. Każdy, kto praktycznie tego nie zrobił, w tym momencie wchodzi już teraz na drogę prawną z PLE. Więc szczerze mówiąc, pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć w tym pytanie, to nie to, czy PLE wróci jako liga, tylko czy znajdą się jacykolwiek... Jeszcze więcej influencerów, jeszcze więcej, na takie na pewno wam da rozgłos, nie? Serio, lepiej nie robić jakichś takich imprez, tylko dać po prostu hajt, żeby rozpromować ligę wszędzie. Zawsze ktoś wejdzie, poogląda czy coś, zaprosić, dajmy na to, instastory ty wrzuci, zaprosi na mecz czy coś, żeby przyczynić się do rozwoju polskiego sportu. Tam robią imprezki. Jakkolwiek komentatorzy, organizatorzy czy gracze, którzy przede wszystkim nie wejdą z nimi na ścieżkę prawną. Z tego miejsca chciałem podziękować każdej osobie, która wzięła udział w tym materiale i która przede wszystkim pomogła mi to stworzyć. Sporo osób w trakcie tworzenia tego materiału wycofało się niestety, co najprawdopodobniej również jest związane z tym, że bali się oni, że mogłoby dojść do sytuacji. O, jest, niestety, zobaczcie! Co najprawdopodobniej pomogła mi to stworzyć. Cóż, w trakcie tu jest, morda! Się, niestety, jak się cieszy, co najprawdopodobniej jebany! Również jest związane czekajcie. Z tym, o, zobaczcie, macha nam Konradzik! Macha nam Eksusik! Siema Konrad, siema. No, zobacz, zadowolony. ...się oni, że mogłoby dojść do sytuacji, w której poniosą jakiekolwiek konsekwencje, lecz te osoby, które się nie wycofały i które pomogły mi to doprowadzić do końca, naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Ja z mojej strony dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, co wy sądzicie o tej całej sytuacji i koniecznie czekam, żeby zobaczyć, co wy uważacie. Napiszcie komentarz, zostawcie suba, a my słyszymy i widzimy się już w następnym odcinku. Hejka. Znaczy, słuchajcie, ogólnie ja uważam, myślałem, że będzie mocniejszy ten materiał, a nie był aż taki mocny. Myślałem, że Klepsydra użyje jakichś takich bardziej drastycznych słów, bardziej się odniesie, tak jak my tu rozmawialiśmy na czacie, nie? Bardziej się odniesie ten, bardziej się odniesie do tych całych akcji. Więc no, trochę myślałem, że ten materiał będzie lepszy, nie jest zły. Widać, że też Klepsydra... Ja też go rozumiem, bo bał się też mówić swoje zdanie na temat tego wszystkiego, bo jak wiadomo, Klepsydra też współpracował z PLE, komentował mecze tam jakieś, tak? Nie wiem, czy był hostem, czy tam jakieś tam mecze miał. Pewnie chciałby jeszcze z nimi współpracować, wiadomo, on to jest pieniądz, nie? Mam nadzieję, że mu wypłacą. Dlatego no też nie... Też pewnie nie chciał aż takich pojechać, też powiedział, że trochę osób się wycofało w ostatniej chwili. Szkoda, że osrane gacie są tych osób, pewnie NDA, jak to jak zwał, tak zwał, nie? Jasne friki, też uważam, na początku PLE, na samym początku, ale PLE na początku kto inny tym zarządzał, wiesz? To na początku zarządzało PLE Fantasy Expo, to była agencja Izaka i bardzo fajnie to wyglądało. Później oni sprzedali udziały i zaczął zarządzać kto inny, nie?
Zmieniło się szefostwo, nie? Ciepły. W sumie ciekaw co z tym Husar Cupem, co miał być w sierpniu w samym roku. Nie wiadomo kto to organizował, miał być Open Qualic. No właśnie, ten Husar Cup to też jakieś ściema przecież, bo zapraszali Tier 1 drużyny niektóre, Quali, wszystko się wyjebało na pysk, ale tam hajs przecież tam, hajs Unii chyba był. Orlen to miał sponsorować. Nagle się wyjebało, mi się wydaje, że tam wzięli grubo hajs. Właśnie spodziewałem się mocniejszego materiału, wiem, że te osoby się wycofały, tak jak powiedziałem. Szkoda tego, ale no nie ma co. Jeśli oni tak falą, to nie ma co współpracować. Wiadomo, zagrać sobie meczyk 1-2 to można, jak ja bym sobie zagrał. Ale ja też nie liczę na jakiś hajs. Ja po prostu na czysto rywalizację bym liczył, jakbym sobie zagrał jakieś mecze, nawet z Emerito czy tam coś. Albo z jakimś tam miksem. Na hajs bym nie liczył, pewnie bym nie dostał, nie? Znając życie, jakby człowiek wyszedł z grupy czy coś. No ale ja chciałbym po prostu może nagrać materiał. Ja ogólnie też mam fajny materiał, z którym rozmawiałem z taką osobą. Nie będę też ujawniał na razie nazwiska, ale on nie będzie miał raczej nic z tym. O polskich organizacjach, tylko ciężko mi ten materiał by było zrobić. Fajne informacje ogólnie uzyskać. Dlatego też fajnie by było takie coś zrobić, nie? Nie, no jasne, no klepsy. No, najważniejsze, że materiał zrobił zasięgi, że ludzie dowiedzieli się jak jest, ale szkoda po prostu, że takich materiałów nie można mocniejszych robić, bo teraz ja sobie wyobrażam, że jakbyś zrobił na przykład mocniejszy materiał, to za Pele by mogło cię pozwać, niesławienie czy o coś. Stary, do takie szopki byłyby, że chuj, nie? A ja na przykład wiem jak było w Pele, bo byłem tam, no. Ja wiem po prostu jak jest, no. Hajs nie jest wypłacany. Wiem jak kiedyś działało po prostu Fantazy, jak miało jeszcze udziały i to oni to organizowali, a jak później kto inny to organizują i ta liga idzie cały czas w dół. Cały czas w dół i czy to wróci tak jak było kiedyś? No wątpię. Tam cały zarząd powinien się zmienić, wszystko powinno się zmienić, nie? Tak, wzięli się ludzie, którzy są niekompetentni, bo wtedy się zajmował też jeszcze Izak tym Pele w 2017 roku. No zajmowały się osoby, które coś wiedziały, też mogły podpytać Izaka czy tam kogoś, tak? Więc może z Klepsydrą zobaczymy, ten materiał byłby dobry, wydaje mi się, bo ja właśnie mam fajne info od osoby, która to upublicznia i to nie ma z tym problemu. A można by było ciekawy materiał na ten temat nagrać, o organizacjach, które upadły, czemu upadają, jak zrobić, żeby nie upadały. Bo pomysłów jest full, full na to, żeby organizacje nie upadały. Bo jakbyście zobaczyli, no za granicą jakoś organizacje potrafią się utrzymać. I to też nie jest tak, że nawet słabsze, top 100 Hal TV jakieś tam, top 80, 70 normalnie są organizacje, nie? A tutaj nie ma tak naprawdę dobrze prowadzonych organizacji i z tego to też wynika, nie? Ale no szkoda, no bo człowiek by chciał naprawdę, żeby ten e-sport miał te lany. Kiedyś lany były co 2-3 miesiące, nie? Jeździłeś co chwilę lan, czasami nawet 2 lany w miesiącu były. Jakieś tam w Bydgoszczy, w Poznaniu, jakieś takie mniejsze lany. Człowiek wygrywał monitor, był zadowolony, no. Jestem pewny, że też w złą stronę poszło. Ja nawet pojechał na LAN, że możesz monitor 240 Hz wygrać Zoe, tak? Za 2 koła. 5 monitorów na przykład, tak? Wygrywasz. Zajebista sprawa. Na lanika. Za drugie miejsce jakieś też rzeczy. Nawet rzeczówki o wartości, nie wiem, 4 koła, no. Ile jest organizacji w Polsce teraz? No takich, które są na dobrym poziomie, to zero chyba. No chyba nie ma, nie? Na takim dobrym poziomie już organizacji. No nie ma, chyba zero. Już nie ma. No Bazyl, ale wiesz o co chodzi. No właśnie organizujesz LAN, których, no jeśli nie masz, no to chyba, no nie obiecujesz tego, nie? Anonymo? A nie istnieją? Chyba nie istnieją, nie? Mi się wydaje, że my, słuchajcie, nie chcemy tego, ja też nie chciałbym tego robić. Ja jestem pewny, że my z Emeritos Banditos to więcej sponsorów byśmy znaleźli do naszej organizacji niż jakieś to organizacje anonymo, co teraz robią esport czy coś chcą, nie? I w Polsce, chodzi mi o Polskie, tak? I my byśmy se grali w SA Open, dostalibyśmy się do Intermediate, do maina, to każdy był w chuj zadowolony. To tak wiecie o co chodzi. Nawet my zasięgowo ku Piotkiem, Piotrek zasięgi ma, Jarek też i inni, no to by o wiele lepiej się ogląda niż te inne zespoły, nie? Ale widzisz, nawet mając nazwiska, tak? Byś chciał zrobić dobry zespół w Polsce, no to nie znajdziesz sponsorów za taki hajs, nie? Bo my moglibyśmy grać za darmo nawet, tak? Przecież.